My dear Corvo, what a sad hand fate has dealt you. The beloved Empress dead, and everyone thinks you're the killer. But we know what really happened, don't we? You don't want to end your life to the sound of idiots cheering as your head hits the muck, do you? Let's see if we can do better. Cześć i czołgiem, moi mili, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Szelma, witam was w kolejnym odcinku Odkurzacza, gdzie będziemy grać w Dishonored. Tak poczytałem nieco z mojej ściągi. Dishonored jest grą osadzoną w steampunkowym, w steampunkowej rzeczywistości, gdzie to główną siłą napędową świata jest tyran wielorybi, odpowiednio rafinowany. I mamy z tego elektryczność, paliwo do pojazdów oraz inne cuda. Jest to gra akcji z widoku pierwszej osoby z elementami skradankowymi. Ktoś by mógł jeszcze powiedzieć, że jest tam też nieco shootera. Oczywiście możemy chodzić z pistoletem krótkim, tudzież kuszą. Kusza będzie bardzo pomocna tutaj. I możemy tak eliminować swoich wrogów. Nieco rzeczy technicznych. Gra została wydana na świecie 9 października 2012 roku. Także też tego samego dnia ukazała się ona w Stanach Zjednoczonych. Do Polski zawędrowała 3 dni później, 12 października. I od tamtego czasu niebywale cieszy oczy, jak i cieszy fabułą polskich graczy. Producentem tejże gry jest Arkane Studios. Tutaj reklamę mieliśmy nie tak dawno. Wydawcą natomiast jest Bethesda Softworks. Bardzo dobra firma, bardzo znana firma, jeżeli chodzi o rynek gier komputerowych. No oczywiście, jeżeli chodzi o wydawcę w Polsce, nasza poczciwa Senega wydała tąże grę. O, ktoś tu już mnie bardzo chce odwieźć od gameplaya. Nic. To tyle, jeżeli chodzi o wstępne informacje. Więcej wam nie będę zdradzać na temat fabuły i tak dalej. Dowiecie się tego w miarę rozgrywki. Zapewne się zastanawiacie nad tym panem w prawym górnym rogu ekranu. Jest to nasz główny bohater, którego losami będziemy kierować. Był on też przedstawiony w moim filmiku małym informacyjnym, zapowiedzi tejże gry, którą mieliście okazję zobaczyć w zeszłym tygodniu. Ale bez zbędnego gadania. Nowa gra. I mamy do dyspozycji 4 tryby, 4 poziomy trudności. Poziom łatwy, lekka rozgrywka dla nowych graczy, to nas nie interesuje. Poziom normalny, skradanie się i walka są umiarkowanie trudne.
prawdopodobnie zagrał w tym poziomie trudności, jako że trudny i bardzo trudny to już poważny hardcore, a chcę zrobić tą grę nie zabijając ani jednej osoby, bo i też tak można. No i oczywiście poziom trudny, gdzie jest to wyzwanie dla doświadczonych graczy, wrogowie zadają większe obrażenia i są bardziej spostrzegawczy. Tego nie potrzebuję. No i poziom bardzo trudny. Jak mamy tutaj napisane, brutalna rozgrywka dla zaciętych graczy. Wrogowie zadają bardzo duże obrażenia, są bardzo spostrzegawczy, a mikstury mniej skuteczne. Tak, mamy tutaj dwa rodzaje mikstur. Jedna mikstura jest, no, jak pewnie się domyślacie, by uzupełnić nasze życie. Natomiast druga jest, by uzupełnić naszą manę. Są tu też elementy, no, powiedzmy, jak dla czarodzieja. Dobra, wybieramy poziom normalny. Jasność odpowiednia. Tak. Kilka tutaj podpowiedzi. Co mam tu napisane? Powrót do domu. Właśnie wróciłeś z trwającej kilka miesięcy podróży, podczas której odwiedzałeś inne narody w cesarstwie, aby poprosić o pomoc w poradzeniu sobie ze szczurzą zarazą. Musisz przekazać ich dyplomatyczną odpowiedź cesarzowej, wobec której służysz jako Lord Protector. Czyli ważna osobistość. Corvo, if only there was someone else I trusted to send, so that you could remain near. But there is no one else. And the Spymaster was right to insist that I send you. The plague has taken so many, and we must find a cure. When you are near, my heart is at peace. Emily and I will count the days until you return. Hurry home and bring good news. Sorry, mości cesarzowo, takie one nie będą. Steady hand. That's it. Watch it. Cast off line. Casting off. We're away. Take us straight to Dunwall Tower. Lord Corvo has news for the Empress, and we've come a long way. A long way to bring bad news. The sailors say there's a curse on us. Black magic. Superstition. For all we know, there's a cure for the plague by now. Maybe. We live in strange times. Sending the Empress's bodyguard away for a couple of months. That's unusual. Well, this was important. We need help with the rat plague. O, witamy w mieście Dunwall. Hold there! We're going up. Seal, ready. Run it on the pipes. And she's rising. Bieg 19. Ciekawe zabezpieczenia, jeżeli chodzi o obronę wieży i głównej siedziby cesarzowej. Dobra, panie, pogadajmy z tobą. It's been good traveling with you, Corvo. You know what to do next time? Yes, yes. The pressure was too low. All these new machines are touching. Just don't do anything crazy. Sokolov's changed everything again, and we don't know what the hydraulics can do now. We've got him here today doing a portrait. If there's a time to try something, it's now. Sokolov, kolejna ważna postać w tej grze, z którą będziemy mieli do czynienia. Welcome back, Lord Protector.
dalej. Her Majesty is waiting in the pavilion. Dunwall Tower. Corvo, you're back. Emily. Will you tell me about your trip, please? Were there any whales? Wait, let's play hide and seek first. I'll cover my eyes and you hide. You have time? Mother's busy talking to that nasty old spy master. No dobra. Nie odmówi dziecku. Okay, here we go. Ooh. Run with me. Pobiegnij za Emily. To też zabawa wchowanego będzie. I think she missed you. Zabawa wchowanego też będzie tutaj pewne sprawdziano nasze umiejętności. Let's see if you're still good at this. I'll hide my eyes and count, and at the end of the countdown, I'll try and find you. Okay, I'm going to count to 10. Find a place to hide. Okay. Naciśnij C, aby włączyć tryb skradania się, a następnie pozostań za osłoną, aby zejść z linii widzenia wrogów i unikać wykrycia. Podczas skradania się odgłosy twoich kroków są stłumione. Dobra, schowajmy się tutaj. Chodź, mała Emily. Naciśnięcie Q lub E umożliwia wychylenie się zza narożników, co pozwala ci obejrzeć teren przed tobą bez pokazywania się wrogom. Też przydatna bardzo rzecz. Nie, droga Emily, nie tutaj. Hej, ho, tutaj jestem. Okay, you win. We should go now, so mother can see you too. Let's go. Come on. Everyone seems scared because of the rat plague. I'm glad you're here. Ja też się cieszę, że jestem, moja mała. Emily jest księżną i córką cesarzowej, jak pewnie zdążyliście zauważyć. Welcome home, Lord Protector. A witaj, witaj. Stop moving, Campbell. And you, Corvo, welcome back. From wherever you've been. They sent him all around the island to beg for aid. A waste of time. My elixir will banish the plague from this city. Now keep still a moment, High Overseer Campbell. I'm not so sure that painting looks like Campbell. Porozmawiamy z Sokołowem. You saw my improvements to the waterlock. Tak, narzekają na nie. I to bardzo. Ty Campbell? It was a fool's errand, Corvo. The plague comes from inside us. We must all strengthen our faith. High Overseer, I must ask you to hold your pose. Campbell jest, można powiedzieć, czymś w rodzaju, nie wiem, papieża? W wersji wojskowej oczywiście. Sokołow, ważna persona, jak już mówiłem, jest kimś w rodzaju... Jest kimś w rodzaju Leonarda da Vinci tamtych czasów. Hello, my lord. Witaj, witaj. They're sick people, not criminals. We've gone beyond that question, your majesty. They're my citizens, and we will save them from the plague if we can. All of them. Very well. We will not speak of this again. Mother, Corvo is back. Thank you, Emily. Leave us, please. As you wish, your majesty. Okej,
Corvo. 2 days early. Full of surprises, as usual. Jak się pewnie domyślacie, to będzie największa szuja w tej grze. Follow me, Captain. We should leave them alone. A teraz. It's a fair wind that brings you home to me. What news have you brought? Oto list. Wasza wysokość. I hope that one of the other cities had dealt with this before, knew of some cure. This news is very bad. We're at the breaking point. Cowards! They're going to blockade us. They'll wait to see if the plague turns the city into a graveyard. Are you okay, Mother? You seem sad. Yes, don't worry, darling. Mother is fine. Wait, where are the guards? Who sent them away? Mother, look! What are they doing on the rooftop? What? Emily, come here! No i dobra. I tutaj się zaczyna pierwsza walka. I samouczek, jeżeli chodzi o nią. Naciskamy prawy przycisk. Nie, lewy przycisk myszy, by zaatakować prawą ręką. Albo prawy przycisk myszy, by zaatakować lewą ręką. O ile mamy przygotowaną broń albo moc. Tak, chodzi tutaj o broń palną bądź o kuszę. A moce są różne. Zdobędziemy je w miarę posuwania się gry. Dobra, teraz parowanie. Blokowanie. Trzeba przytrzymać lewy kontrol. Sobie uszykuję. Okay, już po. Corvo, thank you. If you hadn't been here. No more. Not again. Mommy! No! Get away from her. Corvo! Ej no! Bezbronną kobietę. Znajdę cię. Corvo. It's all coming apart. Find Emily. Protect her. You're the only one who'll know what to do. Jak sobie życzysz? Corvo. Ward us all. Look at what he's done. Yes, he's killed the Empress. What did you do with young lady Emily, traitor? Her own bodyguard. Ironic. I'll see you beheaded for this, Corvo. Peg him. Witajcie w okrutnym świecie. I tak zostaliśmy zniesławieni oraz wrzuceni do więzienia. Minęło 6 miesięcy, odkąd zostałeś oskarżony przez cesarskiego mistrza szpiegów o zamordowanie cesarzowej i spiskowanie w celu porwania jej córki Emily, cesarskiej dziedziczki. Teraz jesteś zamknięty w więzieniu w Coldbridge i nadchodzi czas twojej egzekucji. This is your final chance, Corvo. Sign the confession, and let me give you the rights to put your spirit at ease. Nie, dziękuję. That's enough for now. Get out. Let's give the man some time to think. Ja już się namyśliłem. Corvo, the Empress is dead. Her daughter Emily is hidden away, and no one will ever know the truth.
Yes, unlucky you. Tomorrow you'll be executed, but it's for a good cause. This country needs strong leadership now, someone to guide the weak. And that's where we come in. There was nothing personal in this, even though you almost sank our plans. But it turned out well. You were in the wrong place at the right time. And someone has to take the fall. Goodbye, Corvo. Guards! Take him back to his cell. Chciwość ludzka. You should eat, Corvo. This meal comes from a friend. Przyjaciela. Ostatni posiłek z kazańcą. Dobra, co my tu mamy? Łóżko. Coś w rodzaju stołu i... latryna. No cóż, w końcu jesteśmy w więzieniu. No cóż, mamy chlebek, weźmy sobie. Anonimowa wiadomość. Korwo, to kim jesteśmy nie ma teraz znaczenia. Wiedz tylko, że pokładamy w tobie wiarę. Oto klucz do twojej celi. Gdy wyjdziesz, skieruj się do więziennego pokoju przesłuchań. Weź stamtąd materiał wybuchowy i podłóż go pod zewnętrzne drzwi. Gdy bomba wybuchnie, uciekaj. Ruszaj w stronę rzeki i zgub pościg w kanałach. Znajdziesz tam ukryty przydatny sprzęt. Jeden ze strażników więziennych zostawi broń pod twoją celą. I powodzenia. Potrzebujemy cię żywego i w dobrym stanie przed tym, co ma nastąpić. Podpisano przyjaciel. Lubię takich przyjaciół. Tryb skradunkowy. Broń. Złoto. To się przyda zawsze i wszędzie. To nieprawda. Right. A social event for the high and mighty. Come see the noble Lord Protector get his head chopped off. As bad as us betting on the dogfight. Attention, the solitary wing. No to teraz mamy dwie opcje. Mając miecz w ręku, zabijaj niepostrzeżenie wroga. Oczywiście atakiem lewy przycisk myszy, albo podejść do niego od tyłu i przytrzymać lewy kontrol, aby wyeliminować go bez zabijania. Co też będziemy czynić. Unless accompanied by an officer of the watch. Escort through the solitary wing must be scheduled in advance with 1 week's notice. Weźmy tego pana. Burn this place to the ground. I go ukryj. Nie chcę, żeby ktoś znalazł jego ciało. Wejść w tym bardziej. Tu sobie tam bądź. Mnie tu nie mam. Mnie tu nie mam. Stupid goddamn. Dawaj, sono. Marlon Garland. No, odwróć się, mię śniaku. Attention. Tomorrow's execution will be restricted to the personnel assigned to the event and approved dignitaries only. Huh? Nie, nie, nie widziałeś mnie. Bardzo nie. Nothing after all. Okay. That's just ridiculous. Stupid rats. Plague. Lick
Thanks, you bunch of crap. Okay, ty się odpuściłeś. Attention, the solitary wing is off limits to maintenance crews, unless accompanied by an officer of the watch. Escort to the solitary wing must be scheduled in advance with 1 week's notice. Tam nikogo nie ma? Nie. No już jesteśmy w miarę bezpieczni, w miarę bez zauważenia. No i tutaj mamy sporo rzeczy. Jedzenie nam oczywiście nieco zdrowie przywracam. Bierzemy wszystko. Nie, nie ma nikogo. Przewidziało ci się. Dobra. I coś, co jest bardzo ważne, póki nie będziemy mieli jednej mocy, patrzenie przez dziurkę od klucza. Tutaj jest jeden strażnik, którego trzeba zabić. Miejmy nadzieję, że nie będzie długiego. Tutaj zrobię sobie zapis. Tak. Ty dalej tam stoisz? Tak, dobrze. Żebyś nie robił mi kłopotu. Jeszcze cię przeniesiemy. Słodkich snów. I zamkniemy. Idzie do sklepu. Attention! The solitary wing is off limits to maintenance crews. Unless accompanied by an officer of the watch, escort through the solitary wing must be scheduled in advance with 1 week's notice. Przejdź na podwórze. Tu teraz będzie trochę zabawy. Jeżeli dobrze pamiętam, tutaj chodzi strażnik. Żeby tylko na niego nie wejść. Tam jest. Byś się kurczę ruszył za przeproszeniem. Jakby go tutaj podejść. O. Ruszył zabieg, dobrze. Attention. Tomorrow's execution will be restricted to the personnel assigned to the event and approved dignitaries only. Pana też uduszymy. Dziękuję. Sobie odpocznij tutaj, mój drogi. Mamy przejście na podwórze. No dobra, to chodźmy zatem. Tutaj kogoś jeszcze znajdę. Ktoś się będzie chciał wtrącić. Miejmy nadzieję, że nie. Dobra, nikogo nie ma. Tych szafek nie otworzę. Attention! The solitary wing is off limits to maintenance crew. Unless accompanied by an officer of the watch, escort to the solitary wing must be scheduled in advance with 1 week's notice. Elegancko.
Dobra, tutaj już nikogo nie będzie. Teraz materiał wybuchowy będzie potrzebny. Tworzymy safe. Będę musiał się namęczyć z innymi safe'ami, a będzie ich kilka. Tak. Tutaj mam kilka wskazówek. Tak, pieniążki. Za pieniążki będziemy kupować ulepszenia do naszych broni, a także do maski, którą będziemy dzierżyć. Urywek książki o egzotycznych praktykach kongregacji. To sobie możecie przeczytać, zatrzymać ten film. Tego już czytać nie muszę. Tak, weźmiemy butelkę. Butelka to już tutaj jest dosyć dobrą rzeczą, jeżeli chodzi o odwracanie uwagi. Sześciuk od klucza. Czy ten cwaniak tutaj jest? Chyba nie. Chyba sobie poszedł. To bardzo dobrze. Bardzo mnie to cieszy. Attention! The solitary wing is off limits to maintenance crews. Unless accompanied by an officer of the watch, escort through the solitary wing must be scheduled in advance with 1 week's notice. Did I tell you about the time I almost caught that guy who killed the Empress? Please, not now. Jakaś rzecz, którą mógłbym rzucić w tamtą stronę, by odwrócić uwagę. Attention. Tomorrow's execution will be restricted to the personnel assigned to the event and approved dignitaries only. Tutaj właśnie elementy skradankowe. Jest ich bardzo sporo tutaj. Wszyscy kaszlą. Hey, I don't need shit from you. Tak. Na odzew na hej, wsadź sobie w tyłek. Zdziwiająco łatwo. Attention! The solitary wing is off limits to maintenance crews unless accompanied by an officer of the watch. Escort through the solitary wing must be scheduled in advance with 1 week's notice. Zaznajomieni z tematem. Może mi się uda. Corvo's execution is tomorrow, right? Yeah, but everything has to be set up today. I can't wait to see his head roll. Not everyone did, but I really like the Empress. Uff, okay. Jakoś się prześlizgnąłem. Mam
teraz do tamtego korytarza dojść. Attention. Tomorrow's execution will be restricted to the personnel assigned to the event and approved dignitaries only. Mnie tu zdawało ci się. Bardzo dobrze. Tak, tylko bardzo ci się zdawało. Nikogo tu nie ma. Escort through the solitary wing must be scheduled in advance with 1 week's notice. Ani słychu. Po prostu zniknął. Ktoś jeszcze jest, oczywiście. No i czemużby nie. Wdrapać tam na rury byłoby mi znacznie łatwiej, chociaż może mogę, a może nie potrzebuję. Nie, nie odwracaj się. Ach, kurde. No niestety. Choroba jasna. Teraz nie wiem, czy mam po prostu wczytać. A to będzie daleko. Dobra, odpuśćmy sobie.
niestety cel nie został zrobiony. No i trudno. Podłóżmy bombkę. I spadajmy. O, nie tędy. To jest. I spadajmy stąd. Trochę pod wodą. No to jesteśmy w wejściu kanałów. I moi drodzy, na tym skończymy tą emocjonującą ucieczkę, przynajmniej pierwszą jej część. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeżeli tak, dajcie lajka. Nie zapomnijcie proszę także o komentarzu. Życzę wam miłego dnia i na razie.